Domki dla psów do wyboru, do koloru. I od razu ceny widać, to nie musicie mnie pytać, ile to kosztowało. Proszę bardzo, tu są wersje ocieplanej, bez przedsionka. Na dużego psa i na coraz mniejsze, aż do takiego zupełnego malucha. Chwilę mnie nie było. Zobaczmy, co w tym czasie zmajstrowała szefowa wszystkich szefów i nasi fachowcy. U nas dzisiaj przyjechało kruszywo do oczyszczalni, którą będziemy montować za dwa dni właściwie. No, to najpierw ładny piasek, do tego jest jeszcze potrzebny kruszywo, podspółka, znaczy nie podspółka, to jest kamyczki właściwie już. Mamy trochę piachu. Takie trochę, to tu jest 10 ton, mniej więcej. Oj, będzie potrzebne, panie. Do tynków, do posadzki, do oczyszczalni. Tutaj będzie drugie 10 ton. Co ona tam robiła? Sadziła łeb, że prawie dupa i wisiała w powietrzu. No, także jeszcze za chwilę przyjedzie 8 ton żwiru. Tylko to różnie się nazywa w zależności od rejonów, bo w naszych rejonach teraz tutaj nowych to pierwsze, ten ciemny piasek z kamykami nazywa się żwirem, a to drugie to piasek przesiewany. A my żwirem nazywaliśmy same kamyki tam w naszych rejonach, więc przyjadą kamyki takie większe 16-32, które będą też pod oczyszczalnię, pod drenaż. Jak już zmiany nastąpiły, Agata ma swojego słupa. Co mam? Słupa swojego. Mam nie do ruszenia. Mówisz? No. To dobrze. Stabilny. Dobrze. Czyli zbrojenie się przydało. Myślę, że to nie jest też kwestia zbrojenia, tylko cegły, cegła. No jedną z najmocniejszych, jest jedna z nich, ma jedną z największych. Mama! Ma bardzo dużą wytrzymałość na ściskaniu. Oczywiście. A ja tam mam supa, a ja co mam? A ja na tej ściance, która graniczy między gruzem, który zsypujemy, a donicą, która będzie w przyszłości, czyli to będzie zasypane ziemią, zrobiłem wybory. A to dlatego, że no jak widzicie, po jednej stronie gruz jest i cały czas się go dosypuje i on coraz bardziej tutaj stanowi jakąś taką znaczącą masę. I on też napiera na tą ściankę, a po drugiej stronie nic z tej ścianki nie trzyma, nie napiera w drugą stronę. Teoretycznie ta ścianka nie powinna się zawalić oczywiście, ale jakbyśmy tak jeszcze ubijali ten gruz, zagęszczarka jeszcze wychodziła, cholera wie, czy napór nie byłby tak duży, że ta ścianka uległaby na przykład, no bo to tylko jednak 14 jest bloczek, no wiecie, bez żadnego zbrojenia, więc no nie powinno się nic stać. Jakby tu była ziemia, to co innego. Bo ziemia by wtedy utrzymywała. A więc zrobiłem takie wypory. 4 deski. Jeszcze, ponieważ ta ściana będzie w górę murowana, to zrobiłem od razu wyższe. No i są oczywiście tutaj brzozowymi tyczkami wyparte. I myślę, że to tak zostanie po prostu. Nie będę tego nawet usuwał. Tylko, dlatego też wziąłem żadne nieimpregnowane deski, tylko takie zwykłe, najzwyklejsze i po prostu tę donicę zasypiemy w przyszłości ziemią, a te wszystkie wypory zostaną w środku. One sobie z czasem zgniją, z czasem tam spruchnieją, zrobi się z tego próchnica, kompost. Zasili jeszcze bardziej tę donicę w jakieś substancje naturalne. Natomiast jak tu będzie ziemia siłą rzeczy, to wiadomo, że ta ścianka już nie ulegnie, także może to sobie tam z czasem się rozłożyć. A teraz muszę po prostu poprzerzucać trochę i tu, gdzie jest tak w miarę nasypane dobrze, to ok, a tu jak są jakieś szpary, to muszę tam nasypać piachu, drobnego gruzu, żeby nie było żadnych takich właśnie szczelin, żeby w przyszłości nic się tam nie obsunęło, tak? Jak nie powinno, ale wiadomo. Trzeba to po prostu dobrze wypełnić, każdą szczelinkę i jeszcze dodatkowo później będzie ubijane, zagęszczane. To. I teraz idziemy jeszcze zobaczyć, bo przecież tak, przyjechał piasek. Tam na podwórku jedna sterta, tutaj druga sterta. I dojechały jeszcze kamyki. Mamy tutaj wtedy 10 ton piasku. Tu było 16 ton żwiru, tak jak tutaj się nazywają, czyli piasek z kamieniami. Głównie z drobniejszymi, ale trafiają się też grubsze, takie nawet po 2, 3, 4 cm. Tylko jest ich mniej. Tu jest przesiewane, tu nie ma nic zupełnie. Żadnych kamyków. A tutaj są już takie konkretniejsze, które będą wypełnieniem dla drenaży przy oczyszczalni. Piasek chyba stanowi podsypkę, a żwir to jest wypełnienie boku tuneli, które będą rozsączające, więc to wszystko zobaczycie na filmie, jednym z kolejnych, w których będziemy pokazywać właśnie trochę, co nieco montażu tej oczyszczalni. bym chciała mieć taką szafę. Taki schomek. Duże mega fajne. Tak. Że akurat będą takie... Akurat da się zrobić takie drzwi tutaj. Przesuwne w sumie. Mogą być przesuwne, ale nie muszą. Tutaj wystarczy dać taką listwę tylko, a drzwi opuścić. I wtedy drzwi będą się otwierać przed... Ty, Misiek, a jak ci ja o tym mówiłem, że tu zrobić schowek zamykany, to nie chciałaś. Ale nie pamiętam, żebyś takie rzeczy mówił. Kiedy to było mówione? No właśnie, kurczę. To, co ja mówię, to ty nie pamiętasz. Tylko to swoje pomysły. To będzie schowek jak nic. Schowek na jakieś totalnie graty takie... No to same schowki mówiłem w tamtych... przy tamtych ścianach. Pod piece. To samo. Nie słuchasz mnie w ogóle. Nie no, było mówione. Rzeczywiście komary się wyniosły, nie ma ani jednego. Za ciepło. To przy okazji, jak teraz zmierzę. I że tutaj, o, tu, a tu niewiele widać, no, ale tu też mówiłem taki schowek. Nie, tutaj. Jak nie ma tutaj wyczystki, to tak. W tej chwili może być tutaj jak najbardziej. Ale w przypadku wyczystki... Tylko widać końcówkę miarki, tylko widać, bo jest za ciemno. O, żurawie się znowu odezwały. O kurde. Ile tam jest? O, 130 trzeba zaczepkować. Nawet słuchajcie, z piwnicy mamy ładny widok. Dobra, idziemy, bo muszę taczką wyjechać. Ale to? No to przecież to jest. Trzeba rozpęd wziąć. Co? Trzeba rozpęd wziąć. No raczej. Z taką ilością. I tam. Dobra. I raz. I dwa. I trzy. I poszedł. Chodź, wywalimy. A tu nasze psy sobie zrobiły toaletę. Już nie mają gdzie, to wiecie co? No bezwstydne są te nasze psy. Jeśli chodzi o toaletę, to nie mówi się nasze psy, tylko nasze łajzy zrobiły tutaj toaletę. Dlaczego łajzy? Bo obserwują wszystko. No takie... A teraz wam pokażę, wiecie... Tak mają. Wiecie, kurde, ile trzeba takich taczek wywieźć? Ja nie wiem, ja już wyłożę z 25. O nie. A już tyle tego. A ostatnio żeśmy zagadką wrzucili sami nad proże to stare. To był dopiero ciężar. Jeszcze drugie takie stoi, leży przed domem. 60. Nie mamy na niego pomysłu, a tutaj salcesony czekają. Salcesony są już odłożone, już są zarezerwowane dla pani Marty. Także zaraz je pozbieramy, wywieziemy. Dawaj tą taczkę od razu. Bezpieczne miejsce. Sytuacja. 2 gliniarzy zostało wezwanych do zabójstwa. Przyjeżdża na miejsce i szybko łączy się z Wydziałem Zabójstw. Halo, 3217, wezwijcie ekipę technicznych. A jak sytuacja? Ofiara to mężczyzna lat 38. Został dźgnięty przez matkę kilka razy nożem za to, że wszedł na mokrą, jeszcze świeżą, umytą podłogę. Aresztowaliście matkę? No co ty, zgłupiałeś? Podłoga jest jeszcze mokra. Do restauracji przyszedł mężczyzna, usiadł przy stoliku, przejrzał kartę menu, po czym zamówił chłodnik. Kelner przynosi, facet chłodnik zjada, po zjedzeniu kelner podchodzi. Jak smakował chłodnik, proszę pana? Dupy nie urywa. Cierpliwości.